Dzień dobry, witam Państwa na oficjalnym kanale YouTube.com Pneumatyka Automatyka. Ja nazywam się Paweł Skroba. W dzisiejszym odcinku chcemy Państwu zaprezentować przewody pneumatyczne, sposoby ich doboru, rodzaje, przedstawimy ich parametry, powiemy, gdzie ewentualnie te przewody mogą być używane oraz jakieś krótkie techniczne porady co do elementów złącznych wykorzystywanych do połączenia przewodów. Najbardziej podstawowe, najczęściej używane węże są to węże poliuretanowe, pracujące w parametrach ciśnieniowych no praktycznie od zera, czyli bezciśnieniowo do 25 bar. Oczywiście w różnych średnicach, od średnicy Fi4 poprzez średnicę Fi6, Fi8 i tak dalej do Fi16. Do każdego z tych przewodów oczywiście są elementy złączne w dwóch wersjach, właściwie nawet w trzech. Elementy złączne w postaci złączek skręcanych. Ja może w kolejnej części filmu pokażę Państwu praktycznie jak to połączenie wygląda. Jak również elementy złączne wtykowe. Gdzieś tam w naszych wcześniejszych filmach ten motyw się przejawiał. Kiedyś mówiono o tym, że to są przewody z pamięcią, czyli po jakby rozciągnięciu go on ten przewód ma pamięć i wraca. No to akurat wykorzystane do zasilania przewodu, do zasilania pistoletu do przedmuchu naszych kolegów z produkcji. Bardzo elastyczny, bardzo wdzięczny do montażu, odporny na ciśnienie, bo w tej wersji do 16 bar, czyli praktycznie każdy z podstawowych układów pneumatycznych może być nim zasilany. Występują w średnica, tak jak już wcześniej wspominałem, od Fi4 do Fi16, ale co jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, można je dostać również w różnych kolorach. Po co? Najczęściej po to, żeby można było rozróżnić, chociażby przy zasilaniu zaworów czy elektrozaworów, tak, odróżnić przewód zasilający od przewodów sterujących, czy przy siłownikach podobnie, można rozdzielić, gdzie jest powrót, gdzie zasilanie. Także to jest bardzo dobra, bardzo popularna i praktyczna rzecz. Praktycznie w 6-7 różnych kolorach, no najbardziej popularny związany z pneumatyką to niebieski, ale mamy również zielony, mamy również czerwony, żółty, czarny. No nie mamy centkowanego, ale myślę, że nie będzie nam potrzebny. I to poliuretany, to najbardziej popularne. W poprzednim systemie bardzo popularne. Na pewno jedna bardzo ważna rzecz to, że te przewody są bardzo tanie. Natomiast dzisiaj w związku z tym, że systemy połączeniowe ewoluowały, czyli w dużej mierze żeśmy odeszli od złączek skręcanych na rzecz złączek wtykowych, no niestety też technologia się musiała zmienić, w związku z tym, że nie do końca wszystkie te przewody polietylenowe były kalibrowane. To znaczy kalibrowane, znaczy, że ich średnica zewnętrzna musiała być ściśle określona, zgodna z parametrami narzuconymi przez producentów złączek, z tego też względu, że jeśli ten przewód nie był kalibrowany, zdarzały się przypadki, że no po prostu wyskakiwał z tych złączek wtykowych, nie było to dobre uszczelnienie, często dochodziło do jakichś wypadków, dlatego ten temat jakby się zmienił, ewoluował i dzisiaj przewody poliuretanowe są wszystkie kalibrowane z zewnątrz, co daje gwarancję tego, że ten przewód jest jakby pewnym połączeniem ze złączką, nie ma możliwości, żeby doszło do jakiegoś wypadku. Tu akurat mam jakiś jeden przykład Fi10. To jest przewód, który na pewno sprawdzi się w branżach spożywczych, farmaceutycznych, z tego też względu, że no, teflon jest neutralny,
To raz. Dwa. Odporny na wysokie i na niskie temperatury. Może pracować przy minus 190 stopniach i nawet przy plus 200, zachowując cały czas swoje parametry. No jedyny mankament to jest rzeczywiście ten, że on jest mało elastyczny w porównaniu do poliuretanu, bo jak widzimy poliuretan, jego promień gięcia jest bardzo duży, natomiast jeśli chodzi o teflon, to ten promień gięcia jest mały, gdyż no, tak jak Państwo widzą, zaraz się to zagniata i no już wtedy nie funkcjonuje prawidłowo, po prostu jest ograniczony przepływ. No jedyny mankament to to, że mogą pracować na niskim ciśnieniu, ale rzeczywiście gdzieś tam przy jakichś wyższych temperaturach, w jakichś dwóch średnicach, tutaj mamy mniejsze lub większe. Też bardzo szeroka gama z różnymi grubościami ścianek, takie tutaj mamy z milimetrową, ale tutaj mamy na przykład z 2,5 milimetrową. Też gdzieś używany w urządzeniach, w maszynach, gdzie rzeczywiście wymagany jest tego typu przewód. Kolejny z typów przewodów to przewody z PCV. Tu mamy w dwóch wersjach. PCV bez zbrojenia i ze zbrojeniem. Bez zbrojenia, no najczęściej mi te przewody się kojarzą z przewodami do akwariów, ale ostatnie zastosowanie, jakie było przez naszego klienta, to do oczyszczalni ścieków, do wysyłania sygnału z pompy do sterowania przetwornikami ciśnienia. No i tutaj myślę, że też bardzo popularny, często używany przewód PCV ze zbrojeniem, z tym kortem syntetycznym. Pozwala na pracę w wyższych ciśnieniach niż przewód PCV bez zbrojenia. Tu się będę posiłkował producentem. No w tej wersji, czyli średnica 9 ze ścianką 2,5, ciśnienie pracy 15 atmosfer, 15 bar. Tego typu przewód używam u siebie na ogrodzie do podlewania mojej roślinności. Przewód z NBR-u, czyli z gumy nitrylowo-butadienowej. Przewody, które służą do zasilania wszelkiego rodzaju narzędzi, odporne na ścieranie, występujące również w dużych średnicach, tam do Fi25, 32 i więcej. A nie dodałem jeszcze jednej rzeczy, że jeśli chodzi o przewody PCV, to też występują w średnicach od 4 do 50. Wiadomo, im wyższa średnica, tym mniejsze ciśnienie, ale generalnie w różnych zastosowaniach te przewody są używane. I ostatni z typów przewodów, tu się będę posiłkował przewodami od kolegów z produkcji, przewody z poliamidu. Przewody mniej elastyczne niż poliuretan, chociaż tak jak widzimy tutaj wykorzystane jako przewód spiralny, no w tym naszym przypadku akurat używany do testowania siłowników, zakończony w szybkozłącze. Przy tej okazji zapraszam Państwa do obejrzenia naszego filmu o szybkozłączach, gdzie też mówimy o parametrach szybkozłączy. Tam są dwie wersje, w wersji normalnej i szybkozłącza w wersji bezpiecznej. Także poliamid, przewód bardzo dobry, jeśli chodzi o warunki pracy ciśnieniowe i temperaturowe, bo może pracować do 20 bar i więcej, jak również przy temperaturach do 80 stopni, także bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie. No jeden mankament w porównaniu, tak jak mówiłem, do poliuretanu, to to, że jest mniej elastyczny. Ciśnienie to pierwszy z parametrów, na który musimy zwrócić uwagę podczas doboru przewodów pneumatycznych. Przewody, które są dostępne na naszym rynku, to przewody pracujące na standardowych ciśnieniach od zera, czyli bezciśnieniowe, do 16 bar. W przypadku przewodów poliuretanowych, w przypadku przewodów polietylenowych do 13 bar, poliamidy do 25,
teflony, podobne ciśnienie, przewody PCV pracujące na bezzbrojenia, pracujące na niskim ciśnieniu oraz przewody PCV ze zbrojeniem. To musimy jakby wiedzieć przed dokonaniem wyboru zakupu. Kolejny parametr to średnica i to jest dobierane w zależności od tego, jakich elementów używamy w układzie sprężonego powietrza. Mniejsze zawory, mniejsze siłowniki, jakby mniejsza średnica tego przewodu. Im idziemy w wyższe średnice, wyższe prędkości, wtedy ta średnica przewodu musi być wyższa. Jeśli chodzi o standardy, to jest FI4, to jest najmniejsza, FI3 właściwie też występuje na rynku, to jest najmniejsza średnica, jeśli chodzi o przewody poliuretanowe, do FI16. To jest najczęściej używane średnice, mniej więcej stopniowane co 2 mm, czyli mamy 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Podobnie przy przewodach polietylenowych. Na pewno jeden z bardzo ważnych parametrów to również temperatura pracy. Każdy z tych przewodów ma temperaturę pracy różną. Oczywiście jakby w standardowej, pokojowej wszystkie mogą pracować, natomiast są przewody, które mogą pracować w niskich temperaturach, chociażby tak jak teflon do minus 196, czy też w wysokich, również teflon do plus 200. Natomiast jeśli chodzi o najczęściej używane i najbardziej popularne w pneumatyce przewody poliuretanowe, to one swoje parametry optymalne mają w pokojowej temperaturze, czyli około 20-25 stopni. Natomiast im wyższa jest ta temperatura i bardziej ona wzrasta, każdy z tych przewodów traci swoje właściwości, jeśli chodzi o ciśnienie, czyli po prostu może pracować, im wyższa temperatura, tym może pracować na niższym ciśnieniu. Zapraszam Państwa również do odwiedzenia naszej strony internetowej, do zakładki Baza Wiedzy, w której to zakładce dzielimy się informacjami. Link będzie w opisie filmu. Udzielamy porad przy doborze wszelkiej maści elementów pneumatyki sprężonego powietrza. Zapraszam też do komentowania, do zadawania pytań, aby ewentualnie rozwiać wszelkie wątpliwości jakieś podczas doboru tych elementów.